nigdy nie będę się bał. Tarczą i twierdzą jest Pan. Pewnie odpieram zły cios, siły dodaje mi On. Ufam Mu każdego dnia, wierzę, Ty zawsze chcę stać. Nikt nie odbierze mi jej. Góry przenosi ten, kto wiarę ma. Cuda zobaczy ten, kto zaufa. Bóg może więcej niż ktokolwiek z nas. Czekaj na Jego głos, czekaj na Jego moc, On przyjdzie. Witam wszystkich, moi kochani. Dzisiaj odcinek na temat modlitwy. Co dają modlitwy za duszę? Jak pomagają modlitwy za duszę zmarłych, waszych krewnych i waszych braci i sióstr, którzy są już na tamtym świecie? Co dają modlitwy za nich? Dzisiaj będzie odpowiedź na te wszystkie pytania. Zapraszam serdecznie na 14 dzień nowenny. Nowenna, miesiąc dusz czyśćcowych. Więc serdecznie zapraszam na odcinek, moi kochani. Witam.
Dzisiaj odcinek na temat modlitw za zmarłych, co dają duszom, które już przejdą na tamten świat, co dają takie modlitwy za zmarłych, dlaczego tak bardzo trzeba się za nich modlić, czy oni czekają na naszą pomoc. Tego wszystkiego dzisiaj się dowiecie. Zapraszam jeszcze raz na odcinek, moi drodzy. Więc jedziemy z nowenną. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Modlitwa jest pierwszym i najprostszym sposobem pomocy duszom czyśćcowym. Jest to sposób najłatwiejszy, gdyż praktykować go mogą wszyscy. Dostępny jest tak ubogim, jak i bogatym, słabym i silnym, małym dzieciom i dorosłym. Można się modlić w intencji dusz czyśćcowych o każdej porze dnia, nocy i w każdym miejscu. Modlitwa to szczery, zwrócony ku Bogu poryw serca. Nie ma dla niej przeszkód, nie istnieje odległość i czas. Wszystko osiąga i we wszystkim zwycięża. Święty Tomasz zapewnia, że Bóg przyjmuje z większą łaskawością modlitwę za zmarłych. Tak, kochani, za zmarłych. Niż te, w których zwracamy się do Niego w intencji żyjących. Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre tym, którzy go proszą. Któż z nas, opłakując swoich zmarłych i wiedząc, że zanoszą z miłością modlitwą, będzie dla nich pomocna? Nie zacząłby się modlić tym drogim duszom, które są ofiarami własnych niedoskonałości i grzechów, nasza modlitwa przyniesie większy pożytek niż łzy i kwiaty. Dusze czyśćcowe, mimo że podlegają oczyszczeniu, są bliżej Boga niż my, gdyż powiedziały mu ostatecznie tak. Wszystko, co podejmujemy w ich intencji, każda modlitwa w sposób skuteczny przynosi im dobro. Bóg słyszy modlitwy ofiarowane w intencji ich wybawienia, ponieważ są bezinteresowne. On lubi, kiedy myślimy o tych, którzy są w potrzebie, gdyż w ten sposób okazujemy im miłosierdzie, a także dlatego, że tam, gdzie jest miłość, obecny jest Bóg. Kto miłuje swego brata, ten trwa w światłości. I o co prosić będziemy, otrzymamy od Niego, ponieważ zachowujemy Jego przykazania i czynimy to, co się Jemu podoba. Kościół uczy nas bardzo prostych modlitw za zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Przez Twoje miłosierdzie, Panie, dusze wiernych zmarłych niech odpoczywają w pokoju.
zachęca nas również do odmawiania w intencji zmarłych psalm 130 De Profundis. Psalm ten wyraża uczucia cierpiącej duszy, błaganie, ból, nadzieję. Możemy go odczytywać jako modlitwę duszy w czyśćcu. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. O Panie, wysłuchaj głosu mego. Nakłoń swoich uszu ku głośnemu błaganiu memu. Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie. Panie, któż się ostoi? Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Ci służono z bojaźnią. W Panu pokładam nadzieję. Nadzieję żywi moja dusza. Czeka na Two słowo. Na Twe słowo, przepraszam. Dusza moja oczekuje Pana bardziej niż strażnicy świtu. Niech Izrael wygląda Pana. U Pana bowiem jest łaska i w obfitości u Niego odkupienie. On odkupi Izraela ze wszystkich ich grzechów. Jakimż bylibyśmy niewdzięcznikami, opłakując naszych zmarłych z powodu, że nie ma ich już przy nas w sposób widzialny. Byłby to egoizm, gdy tymczasem o wiele bardziej potrzebują oni naszych modlitw. Pragną wiedzieć, że jesteśmy blisko Boga, że nie skąpimy im modlitwy i w dowód prawdziwej do nich miłości troszczymy się o ich prawdziwe szczęście wieczne. Na przykładzie któregoś dnia błogosławionemu Konradowi z Ofidy ukazał się pewien zakonnik, franciszkanin, w gorącym płomieniu. Błagał go o uwolnienie przez modlitwę od bolesnych cierpień, których doświadczał. Święty odmówił pobożnie w jego intencji Ojcze Nasz z wezwaniem: wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Zmarły odczuł wielką ulgę. Poprosił zakonnika, aby odmówił ponownie tę samą modlitwę, co też ten pośpiesznie uczynił. Dusza ta, czując, że cierpienie znowu się zmniejszyło, zawołała: na miłosierdzie Boże, mów dalej, Konradzie. Ta modlitwa przynosi mi taką ulgę. I sługa Boży powtórzył ją aż 100 razy. Za setnym razem błagania zmarłego przerodziło się w poryw wdzięczności i radości. Został wybawiony z czyśćca i wszedł do chwały niebieskiej. Teraz mamy następny przykład. Cesarz niemiecki Otton IV
był hojnym dobroczyńcą wspólnot zakonnych. Dlatego po śmierci otrzymał wielką moc dzięki modlitwom i pokucie zakonników. Zmarł w powszechnej opinii człowieka pobożnego, która towarzyszyła mu przez całe życie. I wszyscy uważali, że poszedł do nieba. Jednak pewnego ranka ukazał się jednej ze swych ciotek, pobożnej klasztoru, żeby błagać ją, by dopomogła mu swymi modlitwami. Nagle usłyszała ona pukanie do drzwi, które otworzyły się same. I wszedł przez nie cesarz w pokornej, błagalnej postawie. Przeszedłem do życia wiecznego i bardzo cierpię w czyśćcu, powiedział. Daj znać do klasztorów, aby przyszły mi z pomocą. Niech po wielokroć odmawiają za mnie de profundis, pater i ave. Te modlitwy mnie oczyszczą. Świadczyłem dobro zakonom i przez nie Bóg chce mnie wybawić. Klasztory powiadomione przez zakonnice spełniły prośbę zmarłego. W kilka dni później dusza objawiła się znowu w tym samym miejscu. Ale jakaż była różnica? Światło w niej jaśniejące i otaczająca ją wspaniała chwała aż raziły w oczy. Cesarz wyraził swą wdzięczność w słowach pełnych wzruszenia, dając tysiące błogosławieństw i wzniósł się do raju. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, od którego zależymy i do którego idziemy, Ty, który jesteś w niebie, poza tym światem widzialnym i obecny jesteś w ukryciu. Niech Twoje imię się święci i niech będzie uwielbione przez jedno serce Twoich dzieci z nieba, z czysta i z ziemi. Gdyż Ty jesteś święty, święty, święty. Pan Bóg zastępów, niebiosa i ziemia są pełne Twojej chwały. Niech przyjdzie Twoje królestwo. Niech Twoja miłość rozleje się we wszystkich sercach i obejmie całe stworzenie. Niech prawda i życie, świętość i łaska, sprawiedliwość, miłość i Bóg i pokój staną się powszechne i trwają na wieki. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi, abyśmy my byli już jako jedno w Twoim Synu i zostali napełnieni Twoim Duchem. Duchem miłości,
dla Twojej chwały i naszego szczęścia ziemskiego i niebieskiego. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Chleba Twojego słowa, pożywienia Twego słowa wcielonego w Maryi, abyśmy mieli życie w obfitości i pożywienie dla ducha, serca i ciała. Odpuść nam winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, gdyż Ty jesteś dobry i miłosierny i czynisz nas takimi, jakim Ty sam jesteś. Twoim odbiciem dla naszych braci, których kochasz tak bardzo, że hojnie obdarzasz ich przebaczeniem. Nie dozwól, byśmy ulegli pokusie życia bez Ciebie, opierając się na samych sobie i na rzeczach tego świata. Ale uwolnij nas od złego księcia tego świata, abyśmy należeli tylko do Ciebie. Amen. Kochani, we wszystkich intencjach dzisiaj za duszę wszystkich krewnych waszych zmarłych, żebyśmy im zawsze pomagali i żebyśmy zawsze o nich pamiętali, bo oni czekają na nasze, kochani, modlitwy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.